Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagrajmy Fallout New Vegas. No. Na czym my to skończyliśmy? O, fajnie. Miło, że pokazujesz od razu sam. Martin, ja cisnąłem taba, żeby pokazał mi Pip-Boya. Więc... Jestem... przeciążony. No dobra. To wiem, że jestem przeciążony. Nie za dużo, ale jednak. Byliśmy na zewnątrz. I włączymy zaraz muzykę, bo coś wieje, już nie pamiętam czym nawet. Is out of this world. Repcon. Museum. Rockets, Rebel, and more. Rakiety, roboty i więcej. A temu psu to ja łeb urwę zaraz. Co mu odbija znowu. To by się nudzi, co? Rysek. Do siebie. Już. No. Dobra. Na kilka sekund mamy spokój. No właśnie. Albo jak mu się znudzi. Dobra. Kizin. Aha, naprawić trzeba odsunąć co, bo... A ja ci też chcę i czekam się włączy inwentory. Ojeju, mam ochotę mu wyjść i zaraz... zrobić kuku. Kolka, nie no, nie przesadzajmy, żeby naprawiał ten. Obrażenie 19 jeszcze chyba jakby lepsze. A nie, to jest Assault Rifle. To jest 11 ma obrażeń. Naprawmy czym? Steenem. A, nie. A ten na gryzonie. Co tu możemy naprawić? Kastety. Czym? Rękawica z ostrzami i wspomagana. O, muzyka się włączyła nagle. Nie wiem, włączy się może tego psa. Dobra, nie marudźmy za dużo. Tylko naprawiałem, żebyśmy mogli w ogóle biegać. Byłoby miło całkiem. No, tego jeszcze nie. Ale to nas pomaga nam? Naprawmy. I kasetami też. No, lepsza niż to jest, także... przyda się, no. Pistolet. Skorpion. To nie tymi, co? A mam te dwa. Użyjmy jednego. Standardowy karabin. Steam. Jednostrzowa, to tam fiznią. Ten VAC. Dla całym pistoletem laserowym. VAC i laser pistol. Gdzie on jest? O. 10.41. DPS ma lepszy, ale obrażenia też ma lepsze. Lęcem. Pies mu. Ty skacza lizał. No. To mamy. Czym mogę zmodyfikować go? Aha, żeby zrobić ten pistolet laserowy, magneto laserowy. O, tak to się nazywało. Dobra, z wyglądu. Możemy coś naprawić? Bo tak jesteśmy trochę... To zwykle są ciężkie rzeczy. Okulary przeciwsłoneczne, trafmy może. No, faktycznie nie uważam, ale założymy sobie. A, one nie schodzą do tego. To dobrze. Okulary. No, to jesteśmy cool. To nie. To jest ciekawa rzecz. Jakby coś można coś założyć. Tak, w plastyczności. No dobra. Teraz by się przydało gdzieś przenieść, to odkręć ten cały złącza, nie? Zyska. Teraz sobie włączyłem na to drugi monitor, tak że widzę ile nagrywam, więc nie będzie żadnych problemów.
wiem, chyba w Good Springs będzie to dobrze. Albo w Szczuku Mojawy, tam też mają kasy. No to akurat miła muzyczka. No, cieszę się, że w końcu się nagrywają porządnie te odcinki z... No... A, ja... owoc mi wyrósł na głowie. Odcinki z Resident Evil. A to, że z Lamiłem w ostatnim, to już jest inna sprawa. Nawet już taki tytuł ma. Moment, nie tutaj. Tylko tędy, tędy, mości panowie. Where are you? Gdzie oni są? A tutaj. Gdzie oni są? Szukam. Jak ostatni. Hey there. Need anything? Ech, myślisz? Geniuszu. Dobra. Pozbywamy się śmiecia. Tą beretę z ciekawości zostawię. Się wypróbuję. Tą beretę chyba sprzedam. Chociaż nie. Brzytwę na pewno. Jedną zostawimy i rzucimy do tego od razu. Trochę jeszcze stawimy. Dynamit możemy sprzedać cały. Dublin też. Odłamkowy też. DPS całkiem miły. Na 5,56, tak? A to nie. Na razie go stać, także. Jeszcze muszę sobie wbijać. Na gryzonie. Tak zostawmy. Klucz do kółka zostawmy. 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 Patrzcie, inna waga, ciekawe. Zostawimy oba może. Pałki policyjne, zostawimy też jedną. Podpora zostaje. Przepraszam. Samoładujący, rewolwer, skorpion, o, sprężyna sobie dwa są. Steam zostaje. Te zostawimy. Dobra, to mamy z tego, z wyglądu. Tu mamy, możemy zaszaleć, naprawdę. Chyba średnio się opłaca brać. No zobaczcie, no. Jeden kapsel. Nie no, kicha. Ale to możemy sprzedać, bo to w razie postaci jakiejś damy. Wsadzimy na łeb, będzie łazić. Zostawmy, możemy tego użyć. To też chyba mógłbym zostawić. Waga 6. Daje plus 15 do obciążenia. I 6 punktów odporności. A mój ma 12, dwa razy więcej. Ale walić to, przydajmy. To też ochroniarza. Ale bogaci będziemy. Ja pierdziu. Normalnie milionerzy. Bam, 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 bam. No, no, to jest git, już lepiej. Z różnych. A park fotograficzny może pójść. To zostawimy, bo to chyba... Prawdopodobnie można naprawić, ale czy na pewno, to nie mam pojęcia. Wózki mi są potrzebne. To też jakieś koła mogą się przydać. Nie były uszkodzone, ale... Duża butelka whisky. A nie, to zostawiamy. Papierosy sprzedajemy, osoby tak samo. Ołówki nie chce, leżą. To zostaje... To można sprzedać. Kubek, o. Szklanka, puszka. I zostaje skarpel też. Kura krekona. Można sprzedać. Szklanki też. Taśma. Serpentyna.
złom, papieros, no, możemy sprzedać papieros tak samo, do koszykówki, pilniczkę przepychać. To chyba wszystko. No amunicję teoretycznie mogłem teraz posprzedawać, ale to zaraz się odciążymy dokładniej. Oho! Jesteśmy bogaci! I trochę odciążeni. A to zawsze jest mile widziane. Tak jak mówiłem, teraz musiałbym... Aha, już wiem co zrobię. Tylko czy powiem, to jest taka jedna rzecz, czy nie? Tego to teraz akurat nie wiem, ale zaraz się dowiem. No cholera jasna, czy ja zawsze muszę zapomnieć o wodzie? Resztki zostały. O właśnie, dziecka, miałem taki jeden mały problem. Tak, wszystkie. 15 duża whisky. Pusta butelka napoju. I sarapili. O, właśnie. 95, ja pierdzielę. Nie no, teraz to jest super. Mamy wody. No ją oczyścimy. Nie będzie git majonez. Się przydało to. Tak jak widzicie, by się było z wodą kruchą, a tak? Woda. Halwa, o, 106. No to jest, ma trochę ten, radioaktywna jest, no ale... Ale jest. To zawsze coś. Nie zasuwamy naszego bunkru. Cieszę się. Więc skoczmy... Bo ja nie widzę. Tak ciemno. Tutaj dokładnie. A właśnie, miałem problem jeden. Coś odbiło Steamowi. Opowiem o tym problemie, bo to być może komuś się też mogło trafić i jak zdenerwowany mógł szukać rozwiązania i jeszcze mógł tego nie znaleźć. Więc tak. Miałem uruchomić właśnie Fallouta, żeby nagrywać i okazało się, że akurat nie miałem uruchomionego, no przy włączaniu po prostu nie mógł się, no wyskoczyło tam okienko, nawet chyba nie wyskoczyło, że bo jeszcze zanim najpierw się pokazał właśnie to, on się z tym załadował prędzej, a potem dopiero załadował się jeju, antywirus. A na koniec się, no właśnie prędzej się przed antywirusem załadował się jeszcze ten od internetu, także musiałem poczekać zanim się antywirus załączy. No wiecie, nie dołączył przez internetu przed antywirusem. No i on tam się nie uruchomił. No żeby ten, to wiadomo, muszę pozwolić mu uruchomić w trybie offline. Okej, okay, załączmy. No i tam jest, chciałem włączyć właśnie tego. Włączyłem na rozszerzenie tam Fallout 4 GB. W sensie nie już tak dobry to ja niestety nie jestem, żeby mieć już Fallout 4, no ale Fallout 4 tam właśnie na 3 GB co startuje. No i nic. No, a, mówię, zapomniałem włączyć Steama, no to wpisuję sobie ten pasku ten wyszukiwania Steam. Tak, oczyśmy ją wodę. Właśnie szukam. No i mam tam, wiadomo, naciskam. Czekam chwilę. Nic. Nic, ani się nie, ani żaden błąd, ani nic, bo to się nie włączyło, nie? No, czasami się mu zdarzało. No to włączyłem jeszcze raz, bo czasami z tego nie zaskakiwało. Włączyłem, wszedłem do folderu. No i sort. Jest tak. No i co, włączyłem, wszedłem do folderu, wybrałem Steam.exe, nacisnąłem podwójnie i nic. Znowu kicha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weź się, bo to jak powinno wystarczyć. Tak. Nacisnąłem i znowu nic. Ja się denerwowałem i wylogowałem się i znowu się zlogowałem.
Spróbowałem znowu uruchomić Steama i znowu nic. Nawet nie wyskoczyło mi właśnie to okienko całe. No i gdy już tak próbowałem, się zdenerwowałem jeszcze raz i wyłączyłem... No, w dwóch miejscach nie ga, że Steam Packów nie mam. Wyłączyłem w ogóle z komputer. No i włączyłem jeszcze raz, wiadomo. Co jest, że nie mogę użyć? No, ale jest na to odbieramy. No i próbowałem jeszcze raz, właśnie jak wyłączyłem, testowałem go. Włączyłem właśnie tego Steama i to znowu nic. Wszedłem do mrażera zadań. Ogólnie w tych procesach, mam Windowsa 10, nie? Tak jakby ktoś chciał wiedzieć, w procesach nie było widać właśnie tego, nie? Steama, no ale wszedłem tam te następną tam zakładkę, gdzie są też procesy pokazane i tam znalazłem właśnie Steam, jak się nazywało, update, coś takiego jakby, czy co z siecią powiązanego, teraz nie pamiętam dokładnie nadchodzącej nazwy. No właśnie znalazłem ten i spróbuję go wyłączyć, nie? Odmowa dostępu. Wszedłem wtedy jeszcze tam szczegółowe, jakoś tak się nazywa ta zakładka. No i też jajo. O, o, o. No, to dobrze. No i jajo też. Potem postanowiłem jeszcze spróbować jeszcze raz. Po prostu wyłączyłem go i jak najszybciej wszedłem do folderu, próbując usunąć... przepraszam, to jeszcze przed tym, następnym próbowałem jak najszybciej usunąć te pliki. Żeby wiecie, że nie mógł się wystartować, ale nie, to się wystartowało jeszcze w ogóle zanim cokolwiek zrobiłem. I znowu nie dawało się, bo jest w użyciu, te pliki są w użyciu, nie mogę ich usunąć, nie? Także już byłem wkurzony, właziłem po różnych forach, szukałem. No i tak... No i tam, byłem delikatnie rzecz biorąc zdenerwowany, bo nic z tego. Szukałem wszędzie, na przykład wyłącz zabicie procesu przez listę tylko polecenia. No pisanie tam uruchom CMD, ten wiersz poleceń przez właśnie, o właśnie, wiersz poleceń, przez wiersz poleceń, zabicie procesu. No, za cholerę nic się nie dało, odmowa dostępu i tak dalej. Tego typu ciekawe rzeczy. Następnie znalazłem programik taki mały. On to się nazywa. Kurde, nie mam na tym drugim monitorze. Szkoda. Najwyżej podam w opisie filmu, jak on się nazywa. On służy do usuwania takich właśnie, gdzie masz się odmowę dostępu, różne pliki, nawet można systemowe usunąć. No zasadniczo tego nie polecam, no ale jako że nie usuwałem systemu, także nie musiałem się o nic bać. Tak więc wybrałem, pozaznaczałem trochę tych... no otwórz się. Steam, Exe i te pozostałe dwa. I tam jeszcze z innych folderów kilka tych właśnie plików Exe. I oraz wszystkie pliki... z głównego folderu Steam. No oczywiście zostawiłem folderów samych sobie, nie mogłem zaznaczyć, po prostu same pliki. Więc... Momencik. O. Same pliki. Stock. Stock. Poczekam jeszcze, potem mówię przez ten czas. Tak. Jak mówiłem... Pozaznaczałem te pliki tym programem, tam dodaj nam nowy i tak dalej. Wszystkie dodałem. Następnie dodać sam usuń, dokład po polsku iPhone, także nawet nie trzeba go instalować, ani nic, takie jakieś nawet plus. Wybrałem, żeby usunął, dało mi powiadomienie, że mam zastosować komputer, on przy ponownym uruchomieniu to usunie. No i na szczęście się tak udało, że jednak to usunął wszystko. I mogłem usunąć resztę tam tych plików, oczywiście oprócz Steam Apps, bo to bym musiał teraz instalować od nowa Fallouta i instalować na niego modyfikacje. Także sami rozumiecie, ile to by zajęło. Zlecam broń.
Następnie po prostu pobrałem Steama. A właśnie, jeszcze prędzej próbowałem pobrać Steama i po prostu włączyć właśnie instalkę Steama, żeby się zainstalowało. Ale pokazywało mi też, że program jest uruchomiony, wyłącz go tam, żeby ponowić próbę. No i tak była no właściwie kicha i właśnie użyłem wtedy dopiero tego programu. I tak jak mówiłem, to jednak pomogło. No i normalnie jestem szczęśliwy jak małe dzieci. No, rozumiecie sami, bo była trochę taka sytuacja programkowa, już myślałem, że będę musiał może jeszcze format robić, a to mi się no z jasnych przyczyn średnio uśmiechało, prawda? Zobaczmy, jak to już mamy z tym. No i to właściwie będzie chyba tyle, jeżeli chodzi o sam fakt z tym usunięcie tego cholerstwa, bo nie chciało się nic zrobić. Aha, została tylko ta broń. Dobra. A już mi kurę uszy boją od tych słuchawek. Zapomniałem ściągnąć pędzę i... To mam wszystko. I te cztery, to co mogą leżeć. Różne. A właśnie. Sortuj. O, trochę się ciążyłem. Sortuj. Nie denerwuj. Dobra. Otwórzmy sobie tutaj i wrzućmy ogólny ten różny. Co to mam? To na przykład... A czemu to jest tutaj? No nie wiem. Nie zrzuciło się raczej tam w sensie pieniądze przedwojenne. Dziwne, że tam nie wylądowało. Na przykład to. To chyba, że jak nie patrzeć. Szkoda, że można tu sortować według uwagi na przykład. No, że z tymi ruszałami to może do tego pójdę, babki. Mąka. Szklanki też. Szczypce. No to jest dobrze. Co mi to w takim razie waży tyle? Ta broń. Mają żeby 100? 7 masz? Złóżmy całą broń. 5%. Czyli? 35. Nie, no myślę, że dobrze może być. No, użyjmy. Co tu mamy? A, nie ten guzik wybrałem, jeju. Nóż. Trzymamy tutaj dwa noże się powtarzające. Nóż. To jest pałka, o. Nie, tu jest ten składany, to jest nóż zwykły. Dalej usuń broń. No dajmy na to ten pierwszy weźmy. Nie, no wszystko w porządku, dobra. Tu mamy coś powtarzającego się? Nie. Dalej usuń. Trzy karabiny wojskowe, no nieźle. 5,56. Myślę, że można by było z niego jednak postrzelać trochę, nie? Tylko tutaj na strzałowiec jest. No weźmiemy sobie ten najlepszy. A co? Co tak wolno chodzę? Jeździmy. Broń ciężka. Metrz ognia, podpalacz. Nie mam za bardzo czym chwilowo naprawić go, więc... wyjdźmy. Energetyczna. Tutaj usun. Aha, no tylko te dwie. Nie wiem jak go za bardzo naprawić, więc też odpada. Jak to u nas amunicję? 10 mm naprawdę nie mam? Nie, no coś mi śmierdzi. Przecież miałem dziesiątkę. No co najmniej kilka naboi. Dziesiątka, 9, 12, 5,56. Tu jest dziesiątka. Nie ma? Dziwne to jest. Ale mniejsza z tym. Teraz wybierzmy sobie wszystko, co musimy się ubrać. Więc tak, będziemy potrzebowali jakiegoś pistoletu maszynowego, coś ten deseń. Otwórz ten schowek.
strzelbę. Znaleźć się couch. Muszę by ją wykupować. No, 9 pistolet też weźmiemy. Bagnę też weźmiemy oczywiście. To nie. O, to na pewno. Ale ten pistolet w takim razie nie weźmiemy, bo to jest też 9. To też jest na 9. Karabin na 44. Magnum. 9. Energetyczne. Termojądowe to weźmiemy. Energetyczne to powinien chyba mieć. Tylko nie wiem, jak to wygląda z tym. To jest 10. I tu też 10. Tą automatyczną strzelbę. Dobra. To wyposażmy się tak. Zobaczmy, jak ona wygląda. Nie no, całkiem. Ładnie. Wygląda jak dwururka. Więc tak, ona 12 couch, tak? 12, 22. O, 12. O, okej. Okay. Dużo tego mamy. Czy to jest 12? 20. To jest 12. Czy mógłbyś przeładować? Dziękuję bardzo. Się przyda na takie blisko dystanse, jakby co? Żeby kogoś tak czapę trzepnąć. No, pół godziny i tutaj nic nie zrobimy. Ale tak to jest właśnie z takimi grami. No, za szybko nie leci. I teraz 9. Municja 9 mm poprosimy. 9 jest. Tu jest 15 sztuk. Ale tu gdzieś powinno być więcej. Tak jest. Tak. Mamy dwa magazynki. 4, 6, 8, 10, 12. 8, 12. Co ja chrzenię? No coś. Tak też dwa ze mną. Chrzenię do rzeczy. Tamte niech sobie leżą. No to wystarczy mi tej amunicji na razie. Też nie chcę przeciążać. Natomiast coś tam jeszcze znajdziemy. Aha, ten standardowy jeszcze posiadany. 5,56, to ono gdzieś powinno być. O, tutaj. 5,56, a tu jest jaka? Przecież pancerna. Nie no, całkiem zacnie. A czy jesteśmy w stanie go ulepszyć? Tak. Ulepszone strony. Podaj mi. I like a fire. Na pewno to użyłem? Tak. Się trochę dziwiłem, przepraszam, ale... Dual choke. 50 czegoś. Tego nie mogę. Mamy pistolet. Aha, jeszcze potrzebujemy ogniwa do naszego tego. Ogniwa. Tak jest. Zobaczmy, jak to wygląda. 2000. Doskonale. Doskonale. Następnie do pistoleciku. To będą potrzebne te zapewne. Tak jest. 12. Styka. Pełności. On jest wspaniały. Jak mi się on podoba. Ten wygląd. Jeju, drogi. A czasami jestem taki normalnie. Wspomnienia mi żyć lubię. Dobra, co my tu mamy? Tutaj usuń. To sobie weźmiemy z powrotem. I to wiadomo. Bywa różnie. To już nieraz mi dupę uratowało. Więc tak. Tam pod jedynkę. Bo tylko mieliśmy coś ciężkiego wtedy. Teraz miejmy strzelbę. Ona pod piątką. Aha, nóż to zostawimy do bagnetu na palenie na przykład. Tak, watts 1000 to pod czwóreczkę. Pod szóstkę weźmiemy
laserowy, karabin. Pod siódemkę standardowy. Pod ósemkę nóż, balon właściwie. Czyli tak. To. Oraz to. Ho. Ja pierdzielę. Dobra, to już mamy... A, prawie wszystko, no, oczywiście. Tak nie jedziemy grać z głową dupą. Więc... jedziemy może do dołu. Ciężka, to weźmiemy wszystko oczywiście. Średnie nieposiadany. Lekka broja. Optyczny weźmiemy. Tego już nie. Ubrania. Robko, a mamy ten jeszcze, także weźmiemy tamten. Okulary weźmiemy, bo możemy. On pancerzony, ten nie. O, ten właśnie weźmiemy. Plecaczek ten mały. Tego jeszcze nie potrzebujemy. 95 weźmiemy, taktyczne te. To nie. Znowu naciskałem jeju. Pam. Niech będzie sandstone. I taktyczne. Ja, w porządku jest. Nie, no jest efekt okularów, tylko że bardzo czyste są. Dobrze naprawione. Teraz tylko się zapatrzymy w trochę żarcie ogólnie. I w... trochę steampunk ogólnie do leczenia. I możemy zasuwać. No dobra, zobaczmy co mamy w lodówce. Coca Cola Quantum. Good Soul Ice Cold. Nie wiem, skryp jakiś powinno podmieniać to. Na ten... na zimną. No, w takim razie pokaż co tu mamy. Stronki. Mięso kojota. A, moment, weźmy wszystko. Albo tak, bo możemy. Czy możemy coś teraz upichlić? No, cholipka, serio. Średnio mi się to widzi. Dobra, złóż to. Sort. Tak. Dobra. No to weźmiemy. Tu mamy mięso. Steki. To weźmy je. Stronki. To weźmiemy. To nie. Nic powodu zostaje też. Mięso. Potrzebuję więcej tego. Przetrwania. Kryto szczura. Kojota. Jaskiniowy. Gdzie jest tutaj? No cholera. A co tu mamy? Piwo. Szkocka. Whisky. Wódka. Sensora pilla. No weźmy. Czy... Moka kola leczyła? Chemia. Moka kola. O. Sen obniża i nawadnia. A ona? Też tak średnio. Dobra. Ale ta domowej roboty już tak leczy. To jest prawda. Chyba wszystko. Jesteśmy nawet w miarę miło z tym wszystkim. Tylko musimy zainwestować naprawdę w jakieś dobre żarcie tego typu rzeczy. O właśnie, co się zrobić? Co tym razem? No pokaż. Ma detox. I słuszno wiedząc, jak się robi. No więc tak, czego będziemy potrzebowali? Na pewno weźmiemy sobie... Ale... dziękuję. No. No jej. O, Medex. Weźmiemy sobie dwa jety.
Dwa psycho. Mentany? A weźmy jedną paczkę jakby co. To też ma się przydać. To już nie. Hydra weźmiemy całą, a to skończy nam głupio, żeby było latać połamanymi. Radex, weźmy ze dwie paczki. Przez cały proszek leczniczy, jednego z Liszboja. Kolby lekarskie nam tutaj nie ma co na dwa zagadać ten temat, bo wszystkie potrzebujemy. Ciach i ciach. I te wszystkie te właściwie. Nie wiemy co. Steampaki. Steampaki, co ten steampak? Nie no, weźmy jaka steampaki wszystkie. Aż tak szaleć nie możemy, żeby zostawiać tą. Nie, takie. To nie mamy dwa do leczenia. Dobra. To nie chyba wszystko mam zrobione. Teraz tylko zamknijmy naszą elektrownię. Żeby nie chodziła jeszcze nie. Chwilowo na pieniądzach nie śpimy, także głupio by było marnować energię. Sezamie, otwórz się. War off. A moment, chyba to było się, żeby Eddie to uruchamiała i wyłączała generator w sensie cały. Tylko chyba mam wrażenie, że kiedyś jak to właśnie używałem, to skrypty chyba nie chciały za każdym razem zadziałać i trzeba było, mogłem wyłączyć, czy tam włączyć, ale nie mogłem wyłączyć, trzeba i tak było zasuwać właśnie do tego. Dobra, tu jesteśmy na tym, możemy zasuwać dalej. Zobaczmy, gdzie możemy iść. Zdanie jakie mamy, spójrzmy. Tam jeszcze nie chcę iść. A właśnie, tu skoczmy. Zobaczyłem, że może Eddie. Naprawimy go. Zakładkany? Nie, to nie chcę iść. To Kling chce. Co? W dziewnicy? Gdzie? Jak? Dlaczego? Po co? A ty mała gnido! Chodź tu ze strońcu. Co? Buzi? Przytul mój nóż. Polski bagnet. Dostaniesz te czułki. Bagnetu mojego. No. Nie bądź taka chod do przodu. A będzie mała gnida, no? Chodź tu, chodź. Ja polecam się wleczyć szybko. Ja tylko tak będzie średnio. Zacy tego niż będę musiał. O Jezu, drogi, że przesunął tak ostro fotel. O, łeb ucięty, przynajmniej w samej dupie. Chodźcie tu w France. To nie sięgnę. Jebut, ole poszło. Dziabąg. A, to coś odbiło temu. Uhuhuj! O ty! Ty dziabiesz? Tak, dziabie. I to dość ostro. Mocniej niż bym chciał. To dziwne. Ty nie miałem jakichś problemów, żeby ich zatłuc je, a teraz... Dziam, dziam, dziam! Kaput. Chodź tu, Franco. Albo co, jadę się skam. Nie to. Ty mnie dziabiesz. Ty mnie dziabiesz. Wredna modliszka. Łeb ci urwę. Ale tym bagnetem. Powiedziałem, że bagnetem, to bagnetem skończę to. Dziab. No, jeszcze raz. A teraz musimy ruszyć nasze schabowe, naszej warowni.
I zostało mi 20 minut do nagrywania. O, nie ten guzik. Dobra. Nie tu? Tylko tutaj. A moment, czy mogę... Eddie. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie, tutaj. Yes. I am hideout environmental interaction and defense intelligence. But my friends call me Heidi. I am here to serve you. Any way I can. Of course. To tu chyba było? Tak, power settings. Disable, power on, teleport, power on. Zaskoczył? Raptor? Tak jakby. Wyleczmy się trochę. Właśnie dowiemy, czy reszta działa, na przykład wyłączenie. Byłoby dobrze, nie trzeba było zasuwać specjalnie tam do głównej części reaktora. No jak widzicie, teraz cały ludzik ten w lewym rogu jest cały i zdrowy i szczęśliwy. No i czy pancerza tej jednej kreski. Tak. Heidi. Okej, okay. O, otwórz konsolę. Power settings. I? Aha, ale teraz muszę zastosować specjalnie, tak? No widzicie, właśnie o tym mówiłem. Niby w jedną stronę zaskoczy, ale w drugą już tak średnio. Niby nacisnąłem, że ma włączyć, no ale wtedy zaskoczyło, więc teraz myślałem, że to też powinno. Warło. Nie chcę się zużywać dużo. W lewo, prosto, do góry i w prawo. Teraz. Tak jest. Załączę może lampkę, bo będziecie więcej widzieć. Dziam, 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 dziam. Pyk. Dobra. Mamy strzelbę, mamy strzelbę. Próbujmy się teraz teleportować. Prim, prim, prim. No i git, teraz mogę już. Ojeju, kwadrans został do nagrywania. No troszkę więcej, no. Nie 15, a 17 minut. Dobra. Tutaj mamy naszego EDE. Załóżmy od razu nasz... O, pierwszego Pip-Boya. Nasz kubraczek do naprawy, ale to tutaj. Tak. Buzun, złota rączka, wkracza do akcji. Zobaczymy, co potrafimy. No, 65. Tak. Cholera, jak to wygląda. Mącik, błąpalna, nogi ścisłe. Naprawa 60, kurczę, tak bierze 5. Naprawy. Skutki. Niewyspanie, zwinność, wytrzymałość. Dobra, chce nam się trochę spać. Cholera, nie mogę. Ale myślę, że da radę to zrobić. Nie, tam też się nie. A! No przecież. Dalej, wysuwajmy. Zadanie to zrobimy. Przekaz ten problem mogę to zrobić. Zaraz się tym dowiem sam. Nawet bez naglądania do Pip-Boya. Tylko musimy biec. Biegnij, Buzun, biegnij!
Takimi wielkimi susami. Jeszcze załóżmy. Jednak ten. To nie ma co tak latać. Żeby za wygonienie nie było. Gdzie ty jesteś? Metalowy. O. Żołnierz. No to jest tylko ten chyba, tak? Nie. On powinien być tutaj. Heyo! Hello? Yeah? Yeah, I just got word of that. There's a squad of Rangers standing by. Sergeant McGee will take over as sheriff and the Rangers will be his deputies. This town will be in NCR territory. This means that aside from protection, the citizens will also need to become registered NCR citizens and pay any appropriate and associated taxes. Roger. I'll radio them over now. Teraz właśnie sobie zdałem sprawę, że zrobiłem nie to, co miałem. Ale nie jest to niczym, czym nie, czego nie można by było naprawić. Oczywiście chcę czytać, bo tak jak wam obiecałem, zrobimy robota za szeryfa. Czyż nie? A to nie wiem, ile potrzebuję. Zaraz się dowiem. Jak mój skill musi wyglądać. Ale to światło daje. A jak mi się to podoba, że widzę własne nogi, nie? I tłów. Wiecie, to wkurza mnie zwykle, jak grach, gram spojrzenie na dół. Pff. Ludzie, ja lewituję! Matko boska, jak oni mnie trafiają, skoro ja nie mam tłowia. Co to dokładnie, latające oczy tylko? I ręce? No i litość boską. Na przykład jest dobrze zrobione w tym. Dark Messiah? Myth of Magic? Chyba tak to się nazywa. Gierka bardzo miła, według mnie. Czas. Kurczę, jak to szybko schodzi. Prawie nic nie postrzeliliśmy nawet. O! Cowboy nasz. Ale najpierw pogadamy... Gdzie ona jest? To pani czy nie pani? To pani. No cieszę się. One's enough to make a helping. Hand it over. Cześć! Widzicie? Mamy zapiekankę. Zobaczcie. No tutaj to trzeba dać elegancko, zobaczcie. A tam tak średnio. Ale kowbojki. Nauki ścisłe. Jeszcze bym potrzebował. Zrób sprim. Sprim streama szeryfa. Prim przy pomocy ogień energetycznych i przy czterech przewodów. Prim Slim Action Service. Authentic cowpoke and official smoke spot of the Vicky and Vance. Just mosey on over to the display case and you'll see it plain as day. Might have pissed that gun. Mint condition. Never fire. No, jakiś cisy proszę więcej. Yes. Where have you been, partner? Hiding under a rock? Vicky and Vance were this nation's fourth or maybe fifth most infamous celebrity outlaw couple ever. Czwartą, a może na to piątą. Chance to tell their tale in a mess of years. First things first, any boss you've heard about Vicky and Vance being copycats ain't nothing but ill-tempered slander. Fact is, they begun their crime spree 2 days before Bonnie and Clyde robbed their first bank. So who was copying who?
true. Vicky and Vance didn't exactly cut a wide swath of murder and bank robbery across the central U.S. like Bonnie and Clyde did. It was more like a narrow swath of shoplifting, check cashing fraud, and gas pump drive-offs. But crime is crime. They drove reckless, too. Having lived by a gun, well, Vance owned one anyway, it was only fitting that the duo of desperados would die by the gun. Perhaps it was fate itself that accidentally drove them into a crossfire between police and a gang of bank robbers in Plano, Texas. Or maybe they just didn't notice until it was too late. It's been said that Vicky would have tried to cash a bad check in that bank had she lived. We'll never know for sure. All we know is that the crossfire tore the car and both occupants to pieces, and the police issued an official apology. You can put your eyes on the genuine death car just over yonder, and there's Vance's machine gun in the case next to it. Ja bym wolał, wiecie, zamiast tych ogniw, to nauk ścisłych użyć. Prim is a thriving resort community located in Clark County, Nevada, right along Interstate 15. Whether you can't wait till Vegas to try your luck, or want to hit one last jackpot before you leave Nevada, Prim's your place. The town's premier attraction is the world-famous Vicky and Vance Casino and Museum, so you came to the right place, partner. The Bison Steve is one of Prim's less impressive casino hotels. I'd steer clear of that place, partner, if I were you. Rumor is the dealers over there cheap, and that rickety roller coaster is liable to fall down any day because it wasn't built to code. Ale zobaczcie, 200 lat stoi i łaziłem po niej i zawaliło się, więc składy nie jest tak źle. Why, this is the Vicky and Vance Casino and Museum, Prim's premier tourist attraction and resort destination. Nie no, mnie rozwala. Ale zobaczmy, czy mamy takie czarodziejskie magazyny do broni białej. Cholera. Nie mam do tego nauk ścisłych. Jeju. Serio? Nie mam do nauk ścisłych. Cholera. Nie w tym odcinku. Za 8 minut kończymy. Widziska. Nikt nie musi patrzeć nawet. Za 8 minut koniec. Więc co tu mamy do zrobienia? Następną rzecz. A, już wiem. Tylko wejdźmy. Zadania. Jak to daleko? Spójrzmy jeszcze najpierw. Tutaj, tak. A to było gdzieś tutaj. Więc myślę, że nawet tam będzie chyba bliżej. O, tutaj właśnie. Mapa świata. Przez to wszędzie przejść. Nowak, samowisko Gibson. Siedziba główna Repconu. To stąd zasuwamy tutaj. Może dojdziemy nawet, jak dobrze pójdzie. Mamy 7 minut na to. Ale nie będzie się oddawać 5 minut. Albo 5 godzin. O. Robociki. Aha. Przydałoby się trochę zdrzemnąć. A zobaczmy, czy możemy tutaj. Rzućmy okiem. Papierosy weźmiemy. Tu nic. Zabity dechami. Szkoda, że nie daje się wyważyć tych drzwi, na przykład, nie wiem, łom mając, można by było te deski podrywać i wejść do środka, na przykład. Mieć jakieś C4, wywalić ścianę i wejść do środka. Dajmy na to. No chyba, że powiedzmy było, to powiedzmy, dajmy na to. Nie wiem, co tego dajmy na to. Czy to jakieś było zabezpieczone, no nie wiem, jakimiś płytami pancernymi, czy coś w stylu, żeby przed wybuchami było. Oj, aż tak nie przesadzajmy. Odporne. Albo coś ten deseń. No, ale tak, żeby się nie zabić. Ani nie połamać, to żeby byłoby miło. Dobra, możemy biegnąć. Chociaż byłbym pewnie... poczekać sobie trochę bardziej.
pół do pierwszej. Dobra. Tak, jeszcze godzinka. No, może być. Tak. Trzeba by było wypić trochę tej Nuka-Coli, bo ona trochę mi pomoże na sen. Itemki, chemia. Food, food. Drink, o. Nuka-Cola. Sen minus 9, sen minus 28. Dobrze, napiliśmy się trochę. Woda, woda, woda. Dobrze, nawet bardzo. To jest książka, no to możemy przeczytać. Literka się zwiększyła. Pokarm, pokarm. O, zapiekam karami, widzicie jak to ładnie ten? Takie dwie wystarczą. No, siedliśmy. Teraz tak hrabiostwo możemy łazić. Jest git. Co to jest? Ciekawe. Tego nie pamiętam. Abandon dead auto. Dear ship. To chyba z... A? Ktoś tu chyba obawia się tych. Złodziei samochodów, albo wraków właściwie. Nie mamy takiego. Czy to nie jest sen niedaleko tego? Boję się, że tu mogą być miny, skoro tam były pułapki już. To tu już mogą być jakieś miny. Cholera wie. Tam ktoś jest? Albo kruk chędożony. To jest możliwe. O, złożona, a tu nie ma nic. Komuś wirę trochę wścięło i... A jednak zjał z łupem. Cholera. Szkoda. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. 3 minuty. Co to? Chatka na pustkowiu. Puszka sobie można wziąć. A tutaj skrzynka metalowa po prostu. Nie, nie, nie więcej. No zawsze jakiś punkt orientacyjny, gdzie możemy się przenieść. Co jest zawsze jakimś tam plusem. Tory? Tam coś ich jest. Przełączmy się na to może. A, to jest od tego. To nie wiem, że mogę się tu przenieść. Zostań tutaj. To odkryjmy może przy okazji. Skoro możemy. I lecimy do tego, z tym zadaniem. Znaczy się, że tam dobiec w ogóle. Dobra. Punkt handlowy. No się masz? Myślałem, że może coś zagadam? Ale nie, dobra. Biegnijmy. Kojarzę tę muzykę. Z czego to była? W sumie śpiewał jej ten... Jejku. Oj, coś tam się kręci. Śpiewał jej... O Jezu drogi... To kundle jedno. Mi się jak nie opłaca tego. Strzelba? No już to dajmy, to za mocno, nie? To była strzelba, tak. W sumie?
Tego sojusznika za bardzo nie lubię, no ale... Wiadomo, jak się nie ma, co się lubi. No chodź tu, psino. Ty też. Kolejne, tak już strzelałem na ślepo więcej. Bo cholera widać, gdzie oni tam lezą dokładnie. Nie lubię tych celowników. Uschło cholera. Krwiożerczy piesek. Schowajmy to, dojdźmy do tego i zakończymy odcinek, bo już widzę, nagrywam godzinę. Coś mi się zdaje, że za pokorci mi jeszcze nagram jeden odcinek od razu. Będę renderował 3 odcinki. Bo już mam jeden nagrany właśnie z Resident Evil. Jeszcze nie zrenderowany. Się wziąłem za nagrywanie teraz z tego. Jeszcze wezmę się na następny coś szyję. Oho. To jest coś, że to. No nic, zapiszmy tutaj sobie. Jeszcze zróbmy okiem szybko na mapę. Tak, to będzie to. Ludziska. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na wszystkie kolejne. Na razie.